Ja chciałbym Państwa bardzo, bardzo serdecznie powitać na kolejnej edycji Gdyńskiego Magla Twórczego. Z jednej strony pozwólcie Państwo, że podziękuję organizatorom, wszystkim dostawcom, dlatego że dzisiejszy Magiel to doskonała okazja do spotkania się, do sieciowania, do integracji, ale z drugiej strony to, co równie, a być może jeszcze ważniejsze, chciałbym wszystkim uczestnikom życzyć dużo, dużo radości. Dobrze spędzonej soboty, obejścia wszystkich stoisk, zaliczenia wszystkich stanowisk, które są niezbędne, aby wziąć udział w konkursie i życzę, abyście Państwo mieli wspaniałe wspomnienia z dzisiejszego wydarzenia. Uwaga, liczymy! 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Kubeczki, kubeczki, słuchajcie! Dzisiejszy dzień to kolejna już 8. edycja Gdyńskiego Magla Twórczego. Wspaniała inicjatywa, okazja do spotkania się różnych instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Z jednej strony doskonała okazja do integracji tych właśnie instytucji, ale z drugiej strony doskonała okazja dla Gdynian, aby się spotkali, aby zobaczyli jakiego rodzaju formy pomocy mogą otrzymać, gdzie mogą się aktywizować, działać i realizować swoje pasje i marzenia. Potencjalnych dawców szpiku kostnego. No dzisiaj krwi nie zbieramy, ale zachęcamy do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ jak wiadomo, ludzie chorzy na białaczkę mogą być wyliczeni poprzez przeszczep szpiku. Nie można jego uzyskać tylko wyłącznie od innego człowieka. I ludzie, którzy oddali szpik tą metodą, to mówią, że czują się tak, jakby po prostu mieli zbity pośladek. Piątek morskich zaprojektowanych specjalnie dla naszych działań przez panią projektantkę współpracującą z naszą fundacją, czyli z fundacją ADAPA. Są to rzeczy tworzone w warsztatach terapii zajęciowej przez osoby z niepełnosprawnością. Mamy piękne torby, koszulki, zapachowe słoiczki, kolorowanki, oczywiście przepinki i magnesy. Wszystko właśnie ozdobione wzorami graficznymi gdyńskich rybek. Oryginalnymi, bardzo, bardzo atrakcyjnymi. Wykonał każdy jeden element. Tak ją zatytułował: zawsze wiatr w żagle wieje. No ale dzisiaj nie ma z nami pana Wiesia, widocznie może nie mógł dojechać, bo też na takim wózku. Więc te prace pięknie wykonują nasi mieszkańcy. Tak, z
zgadza się, jeżeli policjant ujawni taki pojazd poruszający się bez tablicy rejestracyjnej, ma prawo taką osobę zatrzymać do kontroli, a pojazd usunąć z drogi. Dokładnie. Właśnie na takie sytuacje mamy tego tutaj oto zaprezentowanego kłada. Jest to najnowszy sprzęt gdyńskiej policji, pojemność 800 cm sześciennych. Jest to jeden z szybszych kładów w ogóle w polskiej policji. Okazją do tego, żeby zaprezentować to, co tworzą ludzie, którzy przychodzą do różnych miejsc, do różnych placówek. A jak widać, w zasadzie jak się pochodzi po tych stoiskach, to widać, że to są naprawdę fajne rzeczy. Bardzo przemyślane, bardzo estetyczne i w zasadzie jest to miejsce, w którym oni mogą to zaprezentować. Ktoś to może kupić i to jest bardzo przyjemna sprawa. Dlaczego ty przyszłam? Zobacz, osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne wymagają tego na co dzień. Pracowałam w takim domu. Wiem, ile to jest pracy, trudu, żeby z takimi osobami współpracować. To trzeba robić z serca. Tutaj, żeby dowiedzieć się więcej o organizacjach zarządowych w Gdyni i zaprezentować swoje stowarzyszenie, które reprezentuje Polskie Towarzystwo Wsparcia Rozsianego. Tam mamy stoisko, opowiadam o chorobie, rozdaję ulotki, muszę skorzystać oraz prezentujemy pracę ręcznie robioną przez naszych chorych. Metodą dekwaszu, malowanie na szkle i tak dalej. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą Polskiego Towarzystwa Wsparcia Rozsianego. Dziękuję. Niesamowicie. Magierz, to jest wydarzenie, które nie może nas ominąć. Przyszliśmy się pochwalić naszymi dotychczasowymi dokonaniami i zachęcić do współpracy z słodkościami. Na co dzień. Na co dzień współpracujemy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Dzisiaj przyjechałyśmy pokazać nasz projekt fotograficzny. Fotografujemy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pokazujemy ich codzienne życie, ich pasje. Jak widać na zdjęciach, wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni i myślimy, że tak właśnie jest. Pokazujemy też inne nasze dokonania, warsztaty, które organizujemy, inne imprezy, wydarzenia. No i zapraszamy do współpracy. Lubimy tutaj być, lubimy tutaj spędzać czas, lubimy się dobrze bawić, udzielać się. Nawiązujemy przede wszystkim fajne kontakty i potem z tymi ludźmi współpracujemy. Ciasteczka owsiane własnej roboty, serniczek biało-czekoladowy z małą ilością cukru, pierniczek przekładany i proszę pomagać. Pracę ręcznie. Kamery, pięknie do kamery, tak? Tutaj mamy piękne ciasteczka i drugie ciasteczka czekoladowe. Proszę bardzo. Jestem bardzo pracowitym. Nasze prace to prace ceramiczne, w materiałach, w skórze. Staramy się też, żeby nasi uczestnicy jak najwięcej takich manualnych czynności wykonywali. A dodatkowo również uczyli się podstawowych rzeczy, które potrzebne są w życiu codziennym. A w kolejnym etapie przygotowujemy do podjęcia pracy. A to, że to jest fajna impreza, że jest fajnie, jest super klimat, że uczestnicy się cieszą, że Patryk ma możliwość tutaj sprzedawania pracy. Bo Patryk jest w sprawach. Przyjeżdżamy z naszymi wyrobami, z babeczkami, z kolczykami, z biżuterią, z dekupażem, ze wszystkim, co piękne. Na najlepsze ciasta, jabłecznik, drożdżóweczka, swojskie wyroby, smalec, proszę z ogóreczkiem, typowo kaszubski, też najlepszy. Wszystko, co najlepsze u nas. Cisza zaprasza. Gorąca herbata i kawa. Gorąca herbata i kawa. Tak,
Fundacja ADAFA działa na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. W naszych warsztatach terapii zajęciowej, w stałych zajęciach uczestniczą 33 osoby. Tutaj stoimy przed stoiskami, gdzie możemy wszyscy zobaczyć, jakie wspaniałe produkty powstają na warsztatach, zmierzyć się z tym, jak trudno czasami jest wykonać te produkty. Każdy ma możliwość zamówienia sobie przypinki i podejścia do próby wykonania jej. I zapraszamy. Zapraszamy również na występ grupy naszych bębniarzy. Już za chwilę grupa Jumbo Blue, Fundacja ADAFA. Najwierniejsi fani, dziękujemy, że jesteście z nami. Jeśli ktoś ma ochotę być z nami bliżej, słyszeć co mi mówimy, ale też żebyśmy my słyszeli was, to możecie podejść. Tutaj też będzie widać. To spowoduje, że ci ludzie będą musieli wstać i nie ma problemu. Będzie im cieplej, oni będą mogli przesegować z nogi na nogę. Dzień dobry. Ja myślę, że idziemy z pierwszą rozgrzewką, ona się nazywa Tak Nie. I polega to na tym, że Wojtek za chwilę będzie do was mówił różne słowa, a wy będziecie mówili przeciwieństwa tego słowa. Jasne? Tak, tak. Jest tak, że z punktu widzenia mojego występującego to jest każda widownia tak naprawdę jakoś się różni. No, niezależnie od tego, czy gra się w Domu Kultury za bilety, czy gra się tam właśnie filmówkę, czy tutaj. Moim zadaniem jest zainteresować tego widza. I są momenty, gdzie widzę, że ten widz jest ze mną, a czasem ten widz gdzieś tam odpływa, bo coś nie wyszło, bo ja się rozkojarzyłem, bo tutaj ten widz nie zareagował na jakiś tam żart. Więc trzeba w tym momencie szybko starać się dopasować, że hej, hej, chodź, jeszcze będzie fajnie. I tak naprawdę z widzami o niepełnosprawności intelektualnej jest dokładnie tak samo. Że właśnie odpowiedzią jest czarny, więc za wszelki wypadek do każdego pytania odpowiada czarny. I wie, że kiedyś trafi. Próbujmy dalej, nie ma co. Teraz będzie trudniej, bo będą podwójne ale słowa. A jeszcze najprościej. Jedno przeciwieństwo. Tak? Nie! Dobrze, jest no i teraz kombinuj, jak to zrobić. Więc to, co dla mnie jest ważne, dlatego że faktycznie ja nie wiem, nikogo nie mam w rodzinie, kto był w taki sposób niepełnosprawny, że nie miałem wcześniej tak naprawdę styczności z takimi osobami i fajne jest to, że właśnie to się niespecjalnie różni. Nie, że to jest miejsce, gdzie oni normalnie uśmiechają się do nas, przychodzą, chcą autografy, rozmawiają. Jest to strasznie serdeczne, strasznie życzliwe, a przede wszystkim nie, takie, że chyba się nie ma czego bać, bo to jednak przed pierwszym zaproszeniem, jak rozmawialiśmy, to miałem takie, no ciekawe co to będzie, no dobra. Wszystkie odpowiedzi zaliczam. Uwaga! Dzień nie! Tak! Czarny, biały! Biały! Kot, mężczyzna! Bardzo dobrze. Więc ja jestem z Gdyni i kiedyś na Oksywy mieliśmy Magiel. Moja mama szła do Magla, ja nie odniosłem rzeczy i on upadł, bo nie wytrzymał tej konkurencji. Ja mam nadzieję, że wy wytrzymacie wszelką konkurencję, że jako gdyński Magiel twórczy będziecie istnieć jeszcze no tak długo jak Gdynia, to jeszcze 2700 lat, albo nawet 2750. Wszystkiego najlepszego. Wszystkie sceny.